3 marca. Doktryna totalnej nieprawości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. 3 rozdział 15-17. Paweł jeszcze nie skończył wiązanki z Perem. Dzisiejszy tekst kontynuuje myśl z Rzymian 3:13-14. Paweł nawiązuje do różnych części ciała człowieka. Gardła są otwartym grobem. Języki knują zdradę. Pod wargami jest jad rzymi. Usta są pełne przekleństw. Nogi skore do rozlewu krwi. Werset 18 pisze o oczach. Grzech dotyka każdej części naszego ciała. Nie tylko organów wymienionych w Rzymian 13, lecz także umysłu, uczuć, seksualności, apetytu, świadomości i woli. Tragedią jest, że grzech jest konsumowany przez te organy ciała, które Bóg na początku stworzył, aby były błogosławieństwem dla ludzi wokół nas. Dał je nam, abyśmy przez nie przynosili Mu chwałę i błogosławieństwo. Dał je też dla dobra bliźnich. Jednak używamy ich dla szkodzenia innym i dla wyrażania buntu wobec Boga. Biblia naucza nas o totalnej deprawacji człowieka. Totalna deprawacja nie oznacza, że jesteśmy tak źli, jak moglibyśmy być. Słyszałem w dzienniku historię 20-letniej kobiety, którą porwano z samochodem. Porywacze bili ją niemiłosiernie, postrzelili ją w pierś, przejechali ją jej własnym autem, a w końcu ją spalili. Coś strasznego. Napastnicy nie mogli być już bardziej źli. Jednak Biblia nie ma tego na myśli, gdy mówi o totalnej deprawacji. Nie trzeba być totalnie zdeprawowanym Hitlerem. Przeciwnie, Paweł mówi nam o grze, że grzech dotyka każdej części naszego ciała, każdej partii naszego ciała i umysłu. Dotyka nas zupełnie we wszystkim. Dlatego Bóg chce zbawić nas całkowicie. Nie chce jednak odnowić naszą duszę, lecz także nasz umysł, przemienić nasze zachowanie i w końcu wzbudzić z martwych nasze ciało. Tak jak grzech dotyka nas totalnie, tak też zbawienie obejmuje każdą sferę naszego jestestwa. Zbawienie zaczyna się już tu, na ziemi. Bóg chce, abyśmy poświęcili Jemu już dzisiaj nasze wargi, usta i nogi i oczy, abyśmy byli błogosławieństwem dla innych, znaleźli pokój, który chce nam dać. Już dzisiaj chcemy w pełni oddać się Tobie, Ojcze, dla Twojej służby. Dopomóż nam, abyśmy stali się błogosławieństwem dla naszego otoczenia. Niech Twoja przekształcająca moc Ducha Świętego będzie naszym przewodnikiem i ochroną. Amen.